Jeżeli będzie to program wiarygodny, realny i realizowany przez ludzi, których będzie można obdarzyć zaufaniem, to oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość również jesteśmy gotowi w nim uczestniczyć, ale tak jak powiedziałem, najpierw chcemy zobaczyć ten program, chcemy dowiedzieć się, jakie, co już zrobiono, jeżeli cokolwiek zrobiono, jakie są, i chcemy ocenić jego realność i wtedy będziemy wiedzieli, czy możemy się w ten program zaangażować. No powiem tylko tyle, proszę Państwa, ja już wiele razy mówiłem, że od właśnie 2 lat wokół sytuacji szpitala, wokół tego, co się dzieje z miejskimi pieniędzmi, no jako opozycja doznajemy takiej złej, niedobrej satysfakcji, że no mamy rację. Wiele razy mieliśmy rację, kiedy mówiliśmy o tym, w jakiej sytuacji jest szpital, jakie jest jego zadłużenie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz po raz kolejny taka satysfakcja, kiedy mówiliśmy wiele miesięcy temu, nie traćcie czasu, weźcie się do roboty, przedstawcie program, ratujcie szpital, ratujcie miasto. Mieliśmy do czynienia z karygodną i bardzo kosztowną zabawą, której kres wczoraj położył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan prezydent we wczorajszym na magazynie, też filmowym telewizji kablowej, gdzie wypowiadał się także na temat sytuacji szpitala, ale także zobowiązań. Mówił, że szpital wszystkie zobowiązania brał na własny rachunek i to jest chyba albo świadectwo braku jakiejś świadomości, odpowiedzialności. Chyba zupełnie zapomniał, że powoływał do istnienia gruzińskie inwestycje medyczne, że gruzińskie inwestycje medyczne zaciągnęły kredyt, że wszelkie zobowiązania względem szpitala ciążą na mieście. Zresztą wielokrotnie taka kwestia jest sygnalizowana we wszystkich w zasadzie dokumentach kontrolnych, gdzie ostrzega się prezydenta miasta, przestrzega się prezydenta miasta, że nie będzie mógł uchwalić budżetu. I wydaje nam się, że w kontekście tej wczorajszej wypowiedzi pan prezydent zupełnie nie ma świadomości, co czyni. Albo też czyni to z premedytacją taką skrajną i chce dokonać tego takiego publicznego oszukania mieszkańców, bo jak gdyby wmawia im, że miasto nie poniesie żadnych konsekwencji. Zresztą mówi, że długi zostaną przy szpitalu. To też jest nieprawda, bo te długi nie zostaną przy szpitalu. Zresztą wielokrotnie podkreślaliśmy od wielu, wielu miesięcy, że przestrzegały to też wszystkie organa kontrolne przed tym, że te zobowiązania niestety, ale spoczną na karku miasta, czyli prezydenta miasta, który będzie musiał się z tym uporać, a co wiemy będzie no, niesamowicie trudne, bo bagatela ten dług dzisiaj już sięga prawie 800 milionów. To jest kwota w stosunku do wielkości budżetu, do wielkości nawet mieszkańców, do stanu gospodarki w tym mieście, do wszystkiego, no nie, kosmiczna, tak to tylko można powiedzieć i szykuje nam się porządna tragedia finansowa dla budżetu, dla finansów miasta, którą zgotował prezydent Robert Malinowski, ale ze swoją grupą radnych, bo to też trzeba tą odpowiedzialność rozszerzyć na Radę Miejską, na grupę radnych Platformy Obywatelskiej. Prezydent zapominał jednym, że wyrok sądu mówiący o tym, że to miasto jest organem prowadzącym szpitala sprawia, że wszystkie długi szpitala stają się problemem miasta jako organu prowadzącego, bo właśnie o to cały ten spór się toczył, prawda? Przy czym część tych długów jest rzeczywiście wprost przypisana szpitalowi, część została wzięta za pośrednictwem spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, w której miasto ma przecież większościowy i to mocno większościowy udział, więc oczywiście przed tym się uciec nie da. Ważniejsze jest zresztą to, co ja powtarzam od wielu, wielu miesięcy. Rozwiązanie półmiliardowego długu nie leży w szpitalu. Tam nie ma rozwiązania tego. To gdyby każdy, kto próbowałby rozwiązać problem długów szpitalnych przez szpital, musi doprowadzić do jego upadku i likwidacji. Ten problem może rozwiązać tylko i wyłącznie miasto. Na tym między innymi polega też problem, ten projekt, który przedstawiał dyrektor Nowak. Natomiast
no, nie ma dzisiaj fizycznie żadnej możliwości realizacji tego. Nie podjęto żadnych działań związanych z restrukturyzacją. Nie podjęto poważnych rozmów na temat tego, aby jakąś część tego długu przynajmniej podzielić, częścią tego długu podzielić się na przykład z panem marszałkiem. Z tego co wiem, to rozmowy w BGK-u no, są na niepoważnym etapie. Praktycznie miasto nie przedstawiło dotąd żadnej koncepcji, która by, czy żadnego wniosku, który by mógł sprawić, że otrzymalibyśmy jakiś dobry, tani kredyt restrukturyzacyjny na restrukturyzację tych lichwiarskich długów, które są w szpitalu. I proszę Państwa, dopóki się tego nie zrobi, to mamy takie konsekwencje, jakie mamy. No, obsługa długu to jest dzisiaj 40-50 milionów rocznie i dopóki tych kosztów nie zmniejszymy, a nie robimy nic, żeby zmniejszyć, przez ostatnie miesiące nie robiliśmy nic, żeby zmniejszyć, bo udawaliśmy, że nie jesteśmy, że to nie nasze długi, prawda? To niestety taki koszt obsługi tych długów będzie i pomijam to, że oczywiście takiego kosztu nie jest w stanie ponieść ani szpital, ani nie jest w stanie udźwignąć go miasto, bo to jest, podkreślam, roczny koszt obsługi tego zadłużenia. I teraz, no, mam nadzieję, dowiemy się, ile wynosi strata szpitala na koniec roku, ale tak jak na połowę roku, ale tak jak mówiłem, biorąc pod uwagę kilka pierwszych miesięcy i zakładając, że nie podjęto skutecznych działań ograniczających koszty, na koniec roku strata szpitala może wynieść 50 czy 60 milionów złotych. I wtedy co, znowu rozłożymy ręce i powiemy, no dobra, gasimy światło i zamykamy miasto, tak? Bo do tego to w końcu doprowadzi. Dlatego uważam, że przedstawienie tego programu naprawczego zgodnie z wezwaniem pana wojewody powinno nastąpić natychmiast. Rada Społeczna powinna zostać powołana natychmiast, ponieważ straciliśmy i tak bardzo dużo, bardzo drogiego i cennego czasu i za tę stratę, którą nam zafundował pan prezydent Malinowski i pan wiceprezydent Sikora, no jak zwykle w takich sytuacjach zapłacą, jak myślicie państwo, kto? Mieszkańcy Grudziądza, prawda? Klub radnych, jeszcze dzisiaj zwrócimy się do, i jako Komitet Prawa i Sprawiedliwości, zwrócimy się do pana prezydenta z takim apelem o natychmiastowe zwołanie, bo oczywiście moglibyśmy wystąpić z inicjatywą, wtedy w ciągu 7 dni ta rada by musiała być zwołana, natomiast my w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przedstawić składu osobowego tej rady, bo znamy na razie jednego kandydata, czyli przedstawiciela wojewody. Wiemy, że już w miesiącach, wiele miesięcy temu poszczególne gminy wypowiedziały, swoich kandydatów zgłosiły, ale to zgłosiły do pana prezydenta, więc my nie wiemy, kto jest tym reprezentantem. Dlatego uważamy, że inicjatorem uchwały powinien być w tym wypadku prezydent i powinien od razu na tej sesji zaproponować skład osobowy. I tak jak powiedziałem, wśród tych przedstawicieli, bodajże 7 tam chyba było, przedstawicieli miasta, którzy zostaną do tej rady zgłoszeni, mam nadzieję, że znaczną część tych miejsc adekwatnie do tego, co jaką siłę reprezentujemy w Radzie, otrzyma Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zadaniem Rady będzie też szukanie sojuszników we wszystkich środowiskach, ponad partyjnymi podziałami. Żeby to mogło się udać, to również w Radzie Społecznej Szpitala musimy być jako Prawo i Sprawiedliwość należycie reprezentowani. No tak, no trzeba coś sprzedać, trzeba coś ograniczyć, trzeba gdzieś zaoszczędzić. To są ogromne pieniądze, ponieważ strata wyniosła w sumie 43 miliony złotych i po tym rozstrzygnięciu NSA ta strata w całości w ustawowych terminach musi zostać pokryta przez organ prowadzący, czyli przez miasto. No co to oznacza dla miasta, dla jego budżetu,
No, każdy wie i przypominam, proszę Państwa, my od wielu miesięcy powtarzam, budżet Grudziądza jest tworem kompletnie nierealnym, ponieważ jeżeli będziemy musieli pokryć tę stratę, a dziś wiemy już, że będziemy musieli, to w zasadzie wszystkie zapisy w tym budżecie są nic nie warte. Wszelkich wydatków, jakie są w ostatnich miesiącach ponoszone także przez miasto do hojności prezydenta, do systemu premiowania. Dzisiaj w zasadzie każda złotówka ma szczególne przeznaczenie i to jest przeznaczenie ratunkowe. I pan prezydent chyba tego zupełnie nie rozumie, bo hojną ręką rozdaje na wszystkie różne akcje i kulturalne, ale nie tylko, na wiele rzeczy, ale także tak mówimy tutaj o premiowaniu też prezesów spółek, o wielu innych kwestiach, gdzie te wydatki, te wszelkie inne pieniądze dodatkowe powinny mieć to szczególne przeznaczenie, bo dzisiejszy budżet miasta powinien być już budżetem sytuacji kryzysowej. Prawdziwie kryzysowej. Jak ja słyszę opowieści wiceprezydenta Sikory, który opowiada jakieś niestworzone rzeczy o wielkich inwestycjach, które będą tu prowadzone za 300 milionów złotych, a wszystko ma służyć temu, żeby zaprzyjaźnionym firmom zlecić jeszcze jeden, drugi, trzeci, piąty projekt, który nigdy nie będzie realizowany, ponieważ tych setek milionów nie będzie, bo to miasto nie ma pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, ono jest zrujnowane. To, o czym my mówimy, skąd mają się wziąć pieniądze na wkłady własne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I jak słyszę te opowieści, jakie to zlecenia będą udzielane, jakie projekty zostaną wykonane, to od razu chyba w najbliższym czasie jako klub radnych zaproponujemy jakiś globalny przegląd półek w tym urzędzie i spróbujemy zinwentaryzować projekty, które zostały wykonane i które poszły natychmiast na pół. Już takich projektów parę było. Pamiętacie te wszystkie tryskające fontanny, te wielkie remonty, te solanki w Rudniku. Pamiętacie przecież to wszystko. I te projekty, te koncepcje, projekty, one nie są za darmo, one kosztują. I taki jest prawdopodobnie ich cel. Ja nie sądzę, żeby ktoś, kto je zleca, miał cień nadziei na to, że one kiedykolwiek zostaną wykonane. Ale na takich projektach można przecież nieźle zarobić, prawda? A to, że pójdą później na półę, no to biorąc, że dług szpitala, który dzisiaj my szacujemy na jakieś 550, może ciut więcej, milionów złotych, plus 200 kilka milionów długu, który ma miasto, to w sumie, jeżeli to wszystko zobaczymy jako zobowiązanie miasta, za które miasto odpowiada, to wszystko na kwotę 800 milionów się złoży, a pamiętajmy o tym, że budżet Grudziądza to jest nieco ponad 400 tam kilkadziesiąt milionów. No. Pamiętajmy też o fakturach, które nie są w dalszym ciągu być może płacone, bo takie sygnały docierają, też nie wszystkie są regulowane względem spółek miejskich, bo taka możliwość też istnieje ze strony prezydenta, że nie będzie jak gdyby tutaj mocno wymagał od tych spółek, aby dokonywać tych płatności w trybie szczególnym. W trybie szczególnym czy w indykacji i tak dalej. Te zaległości na pewno są związane i z opłatami za wodę, z różnymi innymi kwestiami i to też są niestety ale długi szpitala, bo wiemy, że spółki prawa handlowego muszą ten dług jakoś wykazywać i wcześniej czy później go rozliczyć. Prosty elektryk z Grudziądza, który tak samo się określał, no wpadł na taki pomysł, wymyślił, więc w jakiś sensie swoim imieniem i nazwiskiem odpowiada za tą bzdurę, ale chciał i dobrze, że też czytałem takie głosy radnych Platformy Obywatelskiej, którzy no słusznie zauważyli, że była to bzdura i że dobrze, że się skończyło, ale chciałbym kolegom radnym przypomnieć, że po złożeniu tego wniosku przez pana prezydenta, na co oni nie mieli wtedy wpływu, później na sesji pan prezydent zażądał od nich, aby oni do tego wniosku się przyłączyli i mimo naszych protestów, mimo naszych głosów, bicia w głową w ścianę, że nie należy tego robić, jednak klub Platformy większość poparła przekazanie tej sprawy do NSA, moim zdaniem sprawiając, że o kilka miesięcy sprawa się przedłużyła i
jak 2 lata temu, jak rok temu, jak kilka miesięcy temu, kiedy monitorowaliśmy, kiedy wskazywaliśmy prezydentowi, jak drogę w zasadzie działań, żeby jakie kroki, no, żeby ratować tą całą sytuację, to dzisiaj mamy taką samą sytuację jak wtedy, kiedy żeśmy monitorowali, aby jakieś zabiegi podjął w tej sprawie. To są za duże pieniądze. Naszych mieszkańców na to nas nie stać. Po prostu irracjonalne postępowanie, zamiast pospieszyć się i działać natychmiast, wtedy, kiedy jeszcze w maju, w marcu, w kwietniu, w styczniu, kiedy uchwalaliśmy budżet, kiedy wszystko było jasne, kiedy komisja składająca się z radnych, powołana przez pana prezydenta, stwierdziła, jakie są finanse miasta. Już wtedy natychmiast mieliśmy działać i my, jako klub radnych PiS RDG, wskazywaliśmy, że taka jest potrzeba. Niestety zignorowano. Dzisiaj my jesteśmy w tym samym miejscu, kiedy było już wiadomo kilka miesięcy temu, jak to wygląda. By te działania naprawcze, o których my mówimy, przecież one nie są, my jakby naszych pomysłów na wyjście z tej sytuacji nie ukrywamy. Ja wielokrotnie o nim mówiłem publicznie, mówiliśmy o tym na komisjach. Gdyby te działania zostały podjęte w styczniu, to powiem Państwu tak, że z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa sądzę, że dzisiaj koszt obsługi szpitalnego długu wynosiłby nie 45 milionów rocznie, a ja to tak oceniam, mógłby wynosić na przykład 10 czy 15. Bylibyśmy zupełnie w innym miejscu, w innej sytuacji i tak dalej. Nie zrobiono nic i koszt obsługi długu dzisiaj jest większy niż był w roku ubiegłym, przy czym nam trudno jest oszacować, ponieważ no, co się dzieje obecnie? No, dyrektor szpitala wrócił do swojej metody, którą kiedyś stosował, czyli do rolowania długów. Pamiętacie Państwo te święte oburzenie prezydenta Malinowskiego i dyrektora Jączyńskiego, którzy mówili o tym, jak kosztowna jest taka praktyka rolowania długów. Dziś to się odbywa, także być może na koniec roku dopiero zobaczymy, jakie będą koszty tej operacji. Gdyby podjęto te działania, o których mówiliśmy, poważne rozmowy z marszałkiem, poważne rozmowy z BGK-iem, gdyby złożono właściwy wniosek, zaproponowano odpowiednie zabezpieczenia, dziś zamiast 40 paru milionów kosztów finansowych rocznie mielibyśmy może 15. I to jest cena, jaką zapłaciliśmy za tę wielomiesięczną zabawę. Jest to kolejny przykład no, brnięcia w jakiś totalny absurd. My akurat z panem wojewodą, z wicewojewodą byliśmy przez te wszystkie miesiące w stałym kontakcie. Pan wojewoda nie ani przez moment nie przygotowywał się do przejęcia. Był również przekonany, że sprawa jest banalnie prosta i że na pewno rozstrzygnięcie będzie takie, jakie jest. Ja bym się akurat wiedział, że wojewoda akurat ma takie obawy, tak? Nie tak, tak, informował, tak. No właśnie, być może, nie wiem, zresztą nie wiem z jakim wojewodą się komunikował, być może z innego województwa, bo nie wiem, czy wie, kto jest wojewodą kujawsko-pomorskim, bo jeżeli mówił o panu wojewodzie Bogdanowiczu, to na pewno Pamiętajmy, że pan wojewoda Bogdanowicz wydał oświadczenie, którego nie zmienił, z którym zwrócił się do Rady Miasta, do pana prezydenta i do radnych. Tak? Także nie było zmiany tego oświadczenia, gdzie jasno i wyraźnie określił, jakie ma plany. Pan wojewoda sytuacją szpitala w Grudziądzu żywo przez te wszystkie miesiące się interesował. Po to między innymi apelował do Rady Miejskiej, żeby skończyła ten absurd, ale nie dlatego, że się szykował do przejęcia, tylko pan wojewoda zdawał sobie sprawę, jak kosztowne jest odwlekanie sprawy, czym to się może zakończyć, że może to oznaczać katastrofę finansową Grudziądza i katastrofę szpitala, a wtedy problem rzeczywiście będzie miał również pan wojewoda, ponieważ jest to szpital, upadek grudziąckiego szpitala to jest poważny problem zdrowotny dla znacznej części województwa. I z tego powodu pan wojewoda się tym interesował, ale nie dlatego, żeby choćby przez moment uznawał rację pana Marka Sikory. Państwo zdają sobie sprawę z postępowania tutaj pana Sikory i radnych PO,
w takim prostym, zwykłym znaczeniu. Otóż jest taka reguła w postępowaniu administracyjnym, że organ, który prowadzi, czymś kieruje, tak? Jeśli wystąpi jakaś wątpliwość, jakakolwiek wątpliwość i kieruje sprawę do sądu, to ten, który ją prowadził, to podmiot dany, on powołuje cały czas te organy i prowadzi ten podmiot. Nie ma odwrotu. Dopiero gdy sąd stwierdzi, że jest inaczej, w tym momencie następuje zawieszenie i zmiana podmiotu prowadzącego. Tutaj widać ewidentnie braki elementarnej wiedzy administracyjnej ze strony zarówno pełniącego obowiązki prezydenta, wiceprezydenta, jak i radców prawnych, co budzi naprawdę wielki niepokój i zdziwienie. I mieszkańcy, to była próba oszustwa was. Tylko tyle, że też się zastanawiamy nad tym, że w zasadzie to w dalszym ciągu, mimo tego rozstrzygnięcia sądowego, w dalszym ciągu, myślę, postępowanie władz miasta powinno być przedmiotem szczegółowego prokuratorskiego śledztwa, ponieważ miasto dopuściło się tego, że świadomie przez ileś miesięcy spowodowało, że szpital działał niezgodnie z prawem, ponieważ nie miał ustawowego organu. Oni mogli się z wojewodą, z ministrem, z każdym spierać o wszystko, natomiast obowiązkiem miasta było powołanie Rady Społecznej Szpitala, ponieważ de facto działalność szpitala od 1 maja albo czerwca, kiedy wygasła tamta... No właśnie, od 1 maja de facto działalność szpitala była nielegalna, ponieważ szpital nie miał ustawowego organu. I dzisiaj, myślę, nadal jest aktualne, aby prokurator ustalił, kto za ten stan rzeczy i za tą nielegalną działalność szpitala odpowiada. I być może również jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy o to do prokuratury o zbadanie tej sprawy się zwracać.